Pierwszy w Polsce dzienny dom opieki medycznej rozpoczął działalność w Orzechówce koło Brzozowa. To szansa na bezpłatną rehabilitację poszpitalną dla osób po 65 roku życia. Placówka powstała w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia współfinansowanego z pieniędzy unijnych. Docelowo w całym kraju ma powstać 40 takich obiektów, na Podkarpaciu jeszcze 2, w Rzeszowie i Jedliczu. Powoli, wydech. Tak, bierzemy wdech. I wydech, do tyłu. Pan Adam Wojnar z Brzozowa niedawno przeszedł wylew. Ma nie w pełni władną prawą stronę ciała, co utrudnia samodzielne poruszanie się i po prostu życie. Zanim tu trafił, pytał o możliwość rehabilitacji bliżej swojego domu. Na to, co teraz tu przyszedłem, to nawet i 2 lata w kraju trzeba czekać. No ale tam jest tak, 60 pacjentów, a jest troje czy ileś rehabilitantów, oni nie są w stanie zaopiekować się wszystkimi. Dzienny dom opieki medycznej w Orzechówce to szansa nie tylko na bezpłatną rehabilitację. Od 8 do 16 podopiecznymi ośrodka zajmują się także psycholog, logopeda, pielęgniarka, lekarz rehabilitacji leczniczej i geriatra. Mamy pacjentów po udarach, po wylewach. To są osoby, jak Państwo wiecie, 65+ i wyżej. Najstarsza pacjentka ma około 90 lat. 15 pacjentów w turnusie mają możliwość zabiegów rehabilitacyjnych przez okres od 30 do 120 dni. Mówimy o dnia roboczych. Więc to będzie okres około 4-5 miesięcy. W ramach projektu podopieczni są przywożeni na miejsce ze swoich domów i mają zapewnione wyżywienie. Oprócz zabiegów jest czas na relaks, na przykład w grocie solnej. Byłam kilka razy już w szpitalu, ja mam zwyrodnienia, no i także mnie to boli potwornie, krzyż i wszystko i głowa, no czasami okropnie się czuję. Zadzwoniłem, tu wspaniała pani odpowie, nie miała wtedy czasu. Ale mówisz oddzwonić, oddzwoniła, no i udało się, że coś mam wreszcie w życiu za darmo. Jak bardzo takie projekty są potrzebne starzejącemu się społeczeństwu? Emerytów nie stać na prywatne zabiegi, na miejsca bezpłatne nie wszyscy mogą czekać. Dostaliśmy pismo, że jesteśmy zarejestrowani w kolejce na 2021 rok. Szanse na pomoc w ośrodku w Orzechówce mają osoby w wieku 65+, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w szpitalu. Przyjmujemy tych pacjentów jednorazowo 15 osób. Na drugą edycję już jest właściwie 80% pacjentów zrekrutowanych. Projekt będzie trwał do kwietnia 2018 roku. W ramach pilotażowego unijnego projektu kolejne takie ośrodki powstaną na Podkarpaciu, w Rzeszowie i Jedliczu. W Polsce w sumie będzie ich 40. Podopieczni mają w ofercie także terapię zajęciową. Na ten cel specjalnie zaadaptowano dawny budynek przyszpitalnego hotelu. Wokół jest cisza i zieleń. NZOS, który realizuje projekt, zakupił nawet Meleksa, by uatrakcyjnić rehabilitację wycieczkami po okolicy.